Chciałam wam tylko pokazać środek dnia. Kły sobie tutaj urządzają kąpiele słoneczne i kąpiele w piasku. Proszę bardzo. Bardzo dużo tych dziur tu pokopały. Niektóre kły się dadzą pogłaskać nawet. Ej! Zobaczcie. Wypoczywają. Jakaś krzywda im się tu nie dzieje. Słuchajcie, kilka dni temu tu z jednej z palety dwa kurczaki po prostu zjeżdżały jak na takiej ślizgawce, jak dzieci mają. Po prostu zjeżdżają sobie. Teraz uwaga, kto tu przyszedł? Długowłosy kozioł, Sawas. Także muszę się zabrać trochę do roboty i ogarnąć tą farmę. I tu następnym pomysłem moim jest to, żeby zrobić właśnie kompostownik. Mam już przygotowane palety i, no i spróbuję zrobić ten kompostownik na te wszystkie organiczne odpady, które mam ze swojej kuchni. Tam są już przygotowane, widzicie, palety, także spróbuję zrobić sama. W czasach, kiedy byłam na takiej węglowodanowej, wegańskiej akurat wtedy diecie, jadłam bardzo dużo ziemniaków. Ogólnie zawsze lubiłam ziemniaki, muszę się przyznać. I wtedy znalazłam przepis na takim kanale Vegan Corner, jak zrobić takie frytki bez oleju. I tutaj mam tylko zdradzę, że musicie po prostu pokroić ziemniaki w takie frytki, obsuszyć je w ręczniku, potem włożyć do nagrzanego piekarnika na 25 minut, a tak na marginesie możecie je, te ziemniaki, przed włożeniem do piekarnika po prostu wsypać do miski i w tej misce obtaczać w jakichś ulubionych waszych przyprawach. Więc akurat ja tutaj użyłam tylko pieprzu. Po około 15 minutach po prostu w tym piekarniku, nie wiem czy powiedziałam, przy 180 stopniach, po prostu trochę nimi tam potrząsnąć, żeby się przemieszały. I pamiętam, że tego jadłam bardzo dużo i spokojnie potrafiłam tego jeść, no, na 700 gramów, 800 gramów dziennie. I no i dzisiaj sobie też to zrobiłam, no i muszę przyznać, że jest to po prostu fantastyczne. Można zjeść z keczupem, jak to woli. Ale samo tak po prostu bez niczego, no, fantastyczne ziemniaczki. Polecam dla tych osób, które chcą unikać tłuszczu i szukają jakichś sposobów właśnie na frytki bez oleju.